Siemanko! Józef, co ty tu robisz? O kurde, jakie ładne panie. Cześć dziewczyny. Inaczej nie może być. No to super. Co, wsiadacie? Przejedziemy się? Musimy się przejechać. Chodźcie. Odczekajcie dziewczyny. Proszę bardzo, jakie spotkanko dzisiaj mamy. Musicie to podnieść do góry, tam macie wodę po środku. Dobra. O, jak chcecie się napić, to tam macie picie. Bezalkoholowe te trójki. No, niestety, dziadostwo. Jestem teraz ugrzeczniony. Cześć, jestem Winicjusz. Ewa. Cześć, Ewa. Cześć, Klaudia. Siema. Założę moje drillowe rękawiczki. Ale pasa nie muszę zapinać, nie? Chyba niestety musisz, bo pewnie będzie dar mordę zaraz. Chyba, że sobie zapniesz za plecami. Jak sobie życzysz. Wiesz, bo podobno większość osób przeżywa bez zapiętych pasy, więc... Wiesz co, tego to już nie wiem, natomiast sęk jest taki, że ten... Że... no nic, no to we wszystkich tych samochodach nowoczesnych to po prostu drze mordę, no nie? Miałem kiedyś taki samochód, który już był pierwszym, który się ten darł, ale, ale cicho. No ale teraz niestety, kurde, nie ma. A z BMW, a gdzie BMW? Lekko. Na parkingu. Dzisiaj jeżdżę Macanem, bo współpracuję z firmą cylindersi.pl. Wypożyczają luksusowe fury. I... A, cylindersi? Tak. A to wiem, bo do klipu brałem u nich kiedyś, kurde. No. A też Porsche to właśnie. No oni fajne samochody mają, naprawdę. Nawet McLarena mają, ale nie decyduję się na takie rzeczy. No nie. Rzeczy. A czekaj, ostatnio żeśmy kurwa z Albertem wzięli od nich do teledysku Szkoła. No. To tam u nas na Niemieckiej Dżungli, to czekaj, Challengera żeśmy wzięli, no to 700 kurwa, koni, ty. No ja wiem, to zrywają asfalt takie samochody, ale to jeszcze wiesz, nie, przy niektórych to można wytrzymać, a przy tych, a jak masz taki jakiś super nisko zawieszony, to nie wiem, no ja takim McLarenem to ja bym nie wiedział jak jeździć. Myślę, że dla mnie już styka 911, no. To i tak wystarczy. Słuchaj, przygotowałem fraszkę dla ciebie, patrz. No. Czekaj. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ej! Wpadł dziś do mnie Guber Simao. Czasem mówią na mnie boomer. Siemano! Witam również drogie panie. Mam nadzieję, że będziemy mieli show jak na Instagramie. Chłopak robi zamieszanie na tej scenie. Niektórzy pytają o jego uzębienie. Ja mówię, zęby jak zęby, darowanemu koniowi nie zagląda się do gęby. Okej, jeszcze jedziemy. Generowanemu koniowi nie zagląda się do gęby. A ja mam dzisiaj dwa prezenty. Robert Karacz, Józef Bratan. Wchodzisz w ten bit, ziomek, pomagasz jak wymiatasz. Ej. Zobacz na te kłaki, czy przypominam wróżkę. Odbezpieczony granat wrzucę ci pod poduszkę. Wyciągnę różdżkę i wezmę ciebie na wróżkę. Ej, nigga. Józef Bratan. Dobra. Okej. Dobra. Ej, Winicjusz Bartków i Józef Bratan dzisiaj w tej furze po tym bicie kata. I zapierdala sobie przez bawę. Może załatwię dzisiaj jakąś sprawę. Chuj z tym wywiadem, to będzie rozmowa. Jak się nie uda, to zacznę od nowa. Z tyłu duperki, pierwsza klasa. Jedziemy sobie makanem przez strasa. To jest strasa. Kurwa, zapierdalam z wielkim kutasem. Oczywiście mówię, kurwa, o moim. Winicjusz Bartków tak się stwierdzić nie boi. A nawet gdybym, kurwa, miał małego, to kurwa mać w sumie, co kurwa z tego. Mam język do kolan, jaja do kolan, kurwa napierdalam w tej furze jak bojar. Pierdolona, wika pierdolona, jaja zarośnięta, ale klata ogolona. Zajebiste.
Powiedziałbym, to mi się podoba, ale mi się to nie podoba. Kurwa, mam nadzieję, że ta szmula szkoda, co zrobi loda. Nie, co ja pierdolę, źle się zachowałem, sam się boję moich słów. Zaraz powiem coś głupiego znów. Raz, dwa, trzy, weź kurwa też to zrób. Pokaż jeszcze jakiś wolny kurwa styl. Kurwa, masz raz, dwa, trzy, cztery, trzy, trzy, trzy. Siedzę u winiego, najchętniej bym zajarał bucha. Masz tu prawdziwego polskiego czarnucha. Esa, kurwa. Dobra, kurwa. Ten freestyle, kurwa, odhaczony, tak już pst, jeden ten pierwszy sponsor programu też odhaczony, jeszcze słuchaj, przelecę już przez wszystkie te punkty programu, bo je mam, słuchaj, więc tak, miałem zacząć od tego, od walki, no właśnie, będziesz jeszcze się dalej ten bił? O, w sumie ten, właśnie miałem mieć 18 marca walkę, ale mój zawodnik, mój ten rywal się kurwa, chyba wystraszył się, nawet na pewno, bo mnie suchy dochodziły, chociaż na tym, spotkałem go na KSW, jak się bił Mamet z Pudzianowskim i mówił, wiesz, tam stał z chłopakami, mówił, że wiesz, że walczymy, ja to wiedziałem, że walczę, kurde, ja już gablotkę sobie zamówiłem na pas, bo to miał być walka o pas, ale tu się wykruszył. Chyba zdał sobie sprawę, że jeszcze nie jest gotowy, pomimo tego, że tak naprawdę, szczerze, ja tego w chuja walę, że trenuję. Ja nigdy w ogóle nie ćwiczę, ale ja jestem prawdziwym kurwa frykiem, ty. Co, a ty czaisz, taki film był, kurna, taka komedia była, no, bardzo dawno, ona była śmieszna, że kurwa, komedia była śmieszna, ale była śmieszna akurat, są komedie nieśmieszne. O tym to było, że gościu, biały bokser, bił się z czarnym i ten czarny był takim totalnym mistrzem i ten kurwa biały tak totalnie mega kurwa trenował, zapierdalał kurwa i wszystko napieprzał, że on to kurwa musi wygrać i tak dalej. Bojka? Nie, to był taki, jak? Bojka? Nie wiem, nie, chyba nie. Te, kurwa, jak to, czekaj, jak to było? To jest stary film, kurwa, ma no tak, to stary film. No. A ten czarny, kurwa, jarał szlugi, wpierdalał, wszystko miał w kutasie i tak pod koniec go tak napierdolił, że masakra. No wiesz, zazwyczaj to jest, wiesz, jak jest rzeź w kinie, to pierwszy czarny ginie, nie? Ale nie tym razem, nie? No. Dla odmiany coś. No nie, ale to było, to chyba było specjalnie tak zbudowane właśnie, że wiesz, że... reżyser był może czarny. Może był, a może kurwa po prostu fajnie to wymyślili, żeby kurwa nie było, bo to chuj w to, czy on był czarny, czy on nie był czarny, tylko chodziło o to, że jeden był takim mistrzem i wiesz, no, przykładał, a Macias przecież też kurde tam wiesz, sam mówił o tym, że wiesz, trzy miesiące ćwiczył, siedział w Krakowie, żeby kurde wiesz, ćwiczyć kurde i melanży odpuścić i wiesz, na sali po dwa razy wiesz, przychodził kurwa dziennie, no ale to wiesz, jakby to też głowa, to, kurwa, moim zdaniem to jest głowa, ja wiesz, wychodziłem z takim celem, że mnie interesuje, przecież wszystkim to mówiłem, że mnie interesuje tylko kurwa broda i wątroba. Mnie nic innego nie interesuje, bo ja nie zamierzam się szarpać, wiesz, chciałem jak najszybciej to zakończyć. Kurwa, no ogłosili to jako najlepszy knockout 2022, kurde, wiesz, zresztą każdy, nawet sportowiec, nawet Szpilka mówił, wiesz, tam dobrze się wypowiadał, mówił, że no takiego jeszcze we freakach takiego knockoutu nie było, nie? No ale z drugiej strony chyba zdajesz sobie sprawę, że też mogłoby się zdarzyć, że w którymś momencie na takim podejściu się przejedziesz i że... Nie, powiem może... ci, wiesz co, bo ja powiem no... tak, ja wiedziałem tego... Tyle, że mam dłuższe łapy. Okej. A jak masz dłuższe łapy, to na długość ręki nie podejdzie nikt, wiesz co chodzi. No i bo on miał przecież nawet 10 kg przewagi, wiesz, i wszystko szło za nim, bo przecież Buchmacher, nie wiem, czy jak widziałeś, jak było, to kurwa, ja tam byłem, no, wiesz, jak to się mówi, ten, co jest, kurde, nie jest faworytem. Underdog. Tak, underdogiem byłem, no, więc wiesz, kurwa, tam wszystko było na niego, bo on tam 5 lat K1 ćwiczył, czy coś tam, wiesz. A wiesz co, ten, a jak jesteśmy przy Bookmacherach, to ten odcinek też wspiera fuksiarz.pl. UFC oglądasz? 12 będzie walka Machaczewa z Folkanowskim, dobrze powiedziałem? Folkanowski? Wiesz, aż tak to, wiesz, ja tam mam swoich kików, wiesz, tam takich, kurde, faworytów, których tam... Bo tak się nazywa, Folkanowski. Albo Walkanowski, kurde, zawsze mam problemy z nazwiskami. No w każdym razie ja się będę musiał powkręcać trochę w... A moje jakoś zapamiętałeś, skąd wiedziałeś?
No bo wiesz co, no to nie wiem, było słychać o tym. No, ja czasami niektóre walki sobie oglądam. Ja nie jestem takim super tym znawcą walk, natomiast jak kogoś na przykład znam, to sobie obejrzę. Tak samo jak sobie z Filipkiem oglądałem walki, no bo po prostu go znam zawsze z zawodnikami, na przykład ze Szczecina, jak biorą udział w KSW, no to też sobie to zawsze oglądałem, także tak do tego podchodzę. A teraz, ponieważ współpracuję z Fuksiarzem, to pewnie też sobie 12 obejrzę walkę. Pamiętasz, 20% dla mnie, nie? Nie. Nie. Ale dobra, na koniec, proszę Państwa, możecie obstawiać te inne wydarzenia na fuksiarz.pl, a dla nowych klientów jest 500, za 500 zł obstawianie bez ryzyka. Także to jest tyle na ten temat. A wracając jeszcze do walki z Maciasem, macie dalej złą krew między sobą, czy...? Nie, wiesz, znaczy ja Ci powiem tak. On to się naprawdę pospinał to z Albertem, a że ja się odpaliłem na konferencję, to tylko było tego, że tam kurwa gdzieś ten debil niepotrzebnie padł w moją stronę, wiesz, nie? Ja jakby nigdy kurwa z nikim się tam jakichś konfliktów, kurde, znaczy inaczej, mi to nie jest potrzebne, wiesz, jakbym miał mieć już kurwa jakąś aferę, to inaczej bym tego, ja nigdy, zresztą na swoim Instagramie nie wyciągałem jakichś tam kurwa brudów z kimś, wiesz o co chodzi, ja jestem bardziej kurde za tym, żeby ogarniać takie sprawy, kurde, wiesz, w cztery oczy i tak dalej, nie? Zresztą gdzieś tam Macias, wiesz, sam po walce do mnie napisał, chyba dwa dni po walce, napisał do mnie, że mimo wszystko dziękuję za walkę, a to tylko dlatego, znaczy ja tak sobie to odebrałem, bo ja po wygranej tej, takiej wygranej, której on, wiesz, on tam cisnął, wiesz, śmiech robi, że mnie rozjebie i tak dalej, a ja, wiesz, pomimo to wszystko, to jakby zachowałem się, uważam, że dobrze, bo on też to właśnie zauważył, bo ja po tej walce wygranej w ogóle nic nie komentowałem tego, wiesz, ani nie siedziłem z niego i tak dalej, wiesz o co chodzi, po prostu wygrałem, tak, kurwa, dla mnie to nie było żadne wow, bo jakby, kurwa, ja i tak, jak wychodzę, to z takim założeniem, że kurwa, muszę kogoś rozjebać, no nie ma takiej szansy, że ja tam wyjdę, że o nie, on może wygrać i tak dalej, ni chuja, kto by to nie był, wiesz o co chodzi, nie? Jakby to był Mamet Khalidow? Jakby to był Mamet Khalidow, to bym dostał tyle pieniędzy, że i mógłbym się podłożyć, nie? Okej. To też byś wygrał. Nie, no wiesz, akurat wiesz, jeżeli chodzi o tych chłopaków wszystkich, jakby wiesz, Czeczenów ogólnie, nie? Wiesz, to jesteśmy jakby, ja ich traktuję jakby jako braci, bo wiesz, mamy wspólny język jakby i dużo nas łączy razem, więc jakby wiesz, co chodzi, ja z nimi żyję na właśnie jakby tak traktuję ich jak braci, nie? Ale okej, okay, ale co, o to jest ciekawe, a co, wy gdzieś się przecinacie na treningach, czy w ogóle... Na treningach, poza treningami też, wiesz, bo ja tak na tych treningach to tak dużo tu była, wiesz, nie, ja po prostu, to jest myślałem, coś takiego... że czasami bywasz chociaż. Kurde, powiem ci, a Anzor to mnie, wiesz, mówi, że kurde, że zabiję, jak wiesz, jak nie będę przychodził, kurde, wiesz, a ja i tak ciężko znajduję ten czas, żeby, kurde, przyjść, nie chcę mi się włosów wycierać o matę. Okay. Stary, tyle pieniędzy sobie pochowałem w te włosy, to wiesz. No tak. No i co? Dzisiaj tak popatrzyłeś, ale ja dzisiaj jestem w czapce, bo kurwa mam pierdolnik na głowie, bo nie zdążyłem dobrze wysuszyć nawet włosy, wiesz, i tam się skręt, kurde, pojawił, nie? No i co? Kurde, ty tak nic nie ćwiczysz, a z tą, że tak to nazwę, diasporą czeczeńską, to co? Się przecinacie na poziomie koleżeństwa, imprezy, nie, no, czy nie, może... Nie, koleżeństwo, wiesz, oni nie imprezują, ja też nie piję alkoholu, wiesz, nie? Znaczy, można imprezować bez alkoholu, nie wiem, herbatkę wpadacie sobie, znaczy, no, no, gracie tak. Szachy. Znaczy kurde. Dokładnie, no to no, na takiej zasadzie to tak to wygląda, no, że się spotykamy gdzieś nawet, czy też zjeść jakiś obiad, wiesz o co chodzi, to bardziej jest takie odbywane w kulturalnej, bo wiesz jak to jest, na przykład, nie wiem czy poznałeś Czeczenów, z nimi nie ma coś takiego, że... No poznałem Mameda, w ogóle poznałem go bardzo dawno temu i jeszcze jak w ogóle mi go przedstawiano, to... ludzie mówili właśnie, to będzie mistrz, zobaczysz, no nie, ja mówię, no słuchajcie, ja się tak dobrze na tym nie znam, no skoro tak mówicie, to coś tu musi być, natomiast, no i faktycznie, no, a to było, w ogóle wiesz, jak wszystko się rozwijało, no nie? No tak, no tak, no bo on też tam chyba start miał taki, kurde, o, coś się tam ktoś to wywołał, ja nawet nie wiedziałem o tym, że on miał dwie przegrane, tak, tam na pierwsze, tak? Chyba walki. Kurde, nie pamiętam. Ale ktoś to wywołał. Ja nie wiem, czy Murański się na to nie powołał, kurde. Mateusz. A nie, Murański, kurwa, czy Bomba? Ktoś, kto tam miał przegrane dwie, to pamiętam, że się powołał na to i ja
sam. Aha, w sensie, Mamet też miał przegrane. No tak, tak, tak. Jeszcze zobaczycie, będę Mametem. Na takiej zasadzie, chociaż wiesz, wiadomo, okay, że to jest świeże, bo chłop, kurde, wiesz, ćwiczył. Wiadomo, każdy musi mieć jakiś start, wiesz, nikt nie zaczyna zawsze od... No, różne historie, losy jakby pisze, więc... Tylko Brad Pitt w znaczu. Nieważne jest, jak, zawsze nieważne jak zaczynasz, tylko jak kończysz, tak? No wiesz co, wszyscy kończą tak samo, umierają. Do tej pory może żyjemy w czasach, w których... A nie wiesz, co jest takiego jak reinkarnacja? Nie wiem, a ty wierzysz? Szczerze? No. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie, chyba nie wierzę w to, wiesz. Ja wolałbym w sumie, że chyba wolałbym odpocząć już chyba po tym życiu. Już chyba nie chciałbym. Ale wiesz co, ja mam na to zawsze taką. Chyba, że gorylem bym był, wiesz. Rzecz. Kurde, no nie wiem, zależy, wiesz, jakim gorylem, kurde. Tam podejrzewam, że masz bardzo mocno zhierarchizowane społeczeństwo w takim stadzie, więc jakbyś stary nie był alfą, to kurwa mógłbyś mieć niewesoło. A jeszcze, kurde, jakbyś był alfą, to też masz niewesoło, bo i czekaj. No tak, ale tam jest taki moment, kurde, nie wiem, czy właśnie goryli, na pewno jest tak u niedźwiedzi i u lwów, że kurwa ten alfa, jak już kurde pierwszy raz przegra, to dostaje takie wciry i zjeżdża kurwa w hierarchię od razu na sam dół, kurde, to jest mocny spadek tam jest. Znowu wrócę do tego, że ja nigdy nie przegrywam. Nigdy bym nie chciał przegrać. Nigdy bym nie przegrał. Nigdy, właśnie, i nigdy bym nie przegrał. Okej. Kurwa, no dobry, fajny stan ducha, no podoba mi się. Wiesz, mówię ci, głowa jest najważniejsza, bo wiesz, kurwa, możesz sobie ćwiczyć, kurde, nie wiem, nawet, kurwa, całe życie, ale jak masz łeb, kurwa, wiesz, no, kurwa, słaby łeb masz i psychicznie gdzieś dopuszczasz do siebie taką myśl, że możesz przegrać, no to ja nie widzę sensu w ogóle, żeby wychodzić, ty. No tak, no ale z drugiej strony, no zdajesz sobie sprawę, że tam są sprawy pod tytułem wiek i tak dalej, kurde. No, to też, ale to tu już się kłania to, że trzeba wiedzieć, kiedy odejść, tak? Bo skoro jeżeli wiesz, nie można być cały czas na fali, no kurwa, no. A ty w ogóle planujesz w walkach ten pójść gdzieś dalej, rozwijać się poza freak fighty? Chciałbyś pójść, nie wiem, do KSW, do UFC i w ogóle... Nie, powiem ci tak, jak ja ci powiem, że jak poznałem to wszystko, tych ludzi od środka, to ci powiem, że to nie są warte tego pieniądze, człowieku, żeby poświęcać cały, kurde, nie wiem, swój czas, nie wiem, co tam rodzinie, czy tam, wiesz, ogólnie nawet, żeby rozwijać się ten... To dla mnie na przykład to jest... No kurwa, no nie, stratą czasu, no to mi nie powiedział, bo to jest zawsze jesteś, wiesz, w sporcie, ale ja na przykład, pomimo tego nie chodzę na salę, ale jakby, wiesz, kanilistykę, wiesz, nie, jakby swoim obciążeniem, wiesz, drążki, te sprawy, ćwiczę, wiesz, nie, stąd, wiesz, jest moja ta rzeźba, wiesz, u mnie w koszuli nie widać, ale zajmę, wiesz, kurde, ten, to tam widać, że jestem powycinany, nie. A w tym, a takie street workouty też, no, uskuteczniałeś? A czyli bardziej takie, ja wolę takie cardio robić, jak na powietrzu, to robię właśnie se cardio, właśnie typu, właśnie takie, te, kurde, jak ci, jak oni mają ci żołnierze, to robią takie te, wiesz, te treningi, takie właśnie wytrzymałościówki, nie? No. Czyli, że kurde, tak naprawdę z jednego jak to się mówi, kurde, z jednego etapu od razu przeskakujesz na drugi i nie ma więcej niż 10 sekund, wiesz, przerwy, nie? Pomiędzy... I tak wygląda to przez 45 minut, nie? Ja, kurde, Alberta by się zapytał, jak myślisz, że kurwa za granicą, żeśmy kurwa parę lat temu zapierdalali, wiesz, po 300 godzin nie bałem, ja przychodziłem do hotelu, czyli kurwa jeszcze 600 pompek nakurwiałem przed snem. 600? No. 600? No tak, po 50 w serii. A ile zrobisz max? Max w sensie... W no, że na nie, na jeden strzał. No, no to czyli w serii jednej, tak? No, czyli w jednej serii. No, mi chodzi o ci, złapałem. Kurde, no, wiesz co, nigdy nie robiłem więcej niż te 50, wiesz dlaczego? Bo szkoda mi jest moich stawów. Czaję. Czyli co, pewnie setkę byś jebnął? Pewno bym pierdolnął, no na pewno. Wiesz co jest najlepsze? Ja no ci powiem tak, że ciężko jest zrobić na przykład tą setkę, jak liczysz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, jak liczysz od jednego do tych stu, ale ja robię sobie tak, że liczę po 25 i od nowa zaczynam. I wtedy psychikę oszukujesz, nie? Okay. Bo jak liczysz 55, 56, 57, to już się kurwa zniechęcasz, bo jak mówisz, to dopiero 55. A jak sobie liczysz 25 i znowu zaczynasz od początku, to mówisz, co ty kurwa, 20 nie pierdolniesz? Nie. Świary sobie kurwa zakreślasz. Tak, no, dokładnie, no. Dokładnie. Kurde, no. Okej, okay, no nawet może to jest i nie głupi pomysł. A ile ty ważysz teraz, ile masz wzrostu? 80, wzrosło 1,93 m. O kurda.
Okej, okay, dobra, to ty jesteś szczupły jak cholera. No, ja mam zero tkanki, kurwa, tej. No, na pewno coś masz, że tam się jakoś mierzy to nawet, że patrz, jest, tak? Chcę zobaczyć, kurwa, się pokażę. Niemożliwe, że masz zero, bo to... Znaczy, właśnie... jakoś tam na pewno mam. No dobra, no może przesadziłem z tym... Nie, bo kafarzy to w ogóle, oni to całe życie, to oni tam liczą, ile mają tej tkanki w ogóle. No, to jest w ogóle, jak ktoś ma zero, to byłoby źle chyba, zdaje się. Tylko, no wiadomo, to jest, to wszystko jest zdrowe, ale to ma jakąś tam granicę, nie? Czekaj, o jest, patrz. Tu same włókna są, nawet jak wiesz, ja ten, na tej... Pokaż ludziom, a nie mi tam będziesz pokazywał, kurwa. Nie, tam gdzie... No pokaż, no co ja, kurwa, będę chłopa gołego oglądał, kurwa, niech oni sobie, kurwa, pooglądają, kurwa. Tak, panowie, się zapierdalaj, panie. W bluzie nie widać, ale pod bluzą, no kurwa, Terminator, kurwa, tak, tam żyje. Kurwa, się kryje. No i dobra, czyli co, kurwa, rap po prostu i chuj. Tak, muzyka właśnie, dlatego ja robię tą jedną walkę, jeszcze jedną walkę robię właśnie. Miałem, kurwa, już mówię, tą gablotkę sobie zamówiłem, no. Mówię, biorę ten pas, mówię, wstawiam do gablotki, mówię, infinitora muzyka, bo trzeba, wiesz, bo my teraz, wiesz, wyrzucamy ten mikser, wiesz, tą miejską dżunglę. Ja tak. Jeszcze w międzyczasie robię swoją płytkę, kończę już w końcu, wiesz, jakby ten, bo w sumie tak sobie gdzieś... Olałem to z jednej strony, bo tak jak zobaczyłem, co się dzieje na tym, kurwa, rynku, tak byłem, że faktycznie mówię, kurwa, jest taki przemiał, teraz każdy chce być, kurwa, wiesz, tym artystą, nie? I tak dalej, nie? Zresztą, wiesz, mi też zarzucano, że Malik mi tak pisze, tylko że, kurde, wiesz, ja grubo przed Malikiem już robiłem muzykę. No właśnie, no bo ja zrobiłem wjazd, że wpadł dziś do mnie Guber Simao, bo ty masz nazwisko Simao, a miałeś wcześniej ksywę Guber, tak? Tak. Dobrze? Dobry research? Tak. Bo staram się, kurwa. Nie ma lipy, kurwa. Tylko tam za głęboko, nie mam nadzieję, że nie szperałeś. Nie wiem, kurwa. Zaraz czekaj, zaraz wyjmę. Tu mam następne notatki, kurwa. No ty, a słuchaj, ale był trochę ten... twój rap się różnił wcześniej mocno od tego, co robisz. Miałeś taki moment, że miałem takie poczucie, że on był taki, jakby powiedzieć, bardziej staroszkolny, bardziej taki, no tak, kurwa, no właśnie, też nawet, no w ogóle w innym zupełnie właśnie stylu. Właśnie o to chodzi, nie? Bo ja ci powiem szczerze, to ja sam lubiłem, wiesz, bumbapy, oldschoolę, kurde, wiesz, napierdalać. Ja właśnie, ja w tamtych czasach jakby, no wiesz, jakby nie patrzył, ja mam już 28 lat, nie? Kurwa, Maciu, więc... stary jesteś. Dobrze, że... Ja się trzymam. Także wiesz, ja tam gdzieś na tamtym rapie gdzieś się wkręcałem, a ta no wiesz, nowa szkoła jest nieunikniona, bo albo idziesz, kurwa, z prądem, albo cię nie ma, kurwa. Znaczy, wiesz co, kurwa, wiadomo, że teraz możesz... to jest w chuj powrót bumbapów, to po pierwsze. Tak, to jest fakt. A po drugie, kurwa, ten, no generalnie ktoś mi mówi nowa szkoła, to ja ostatnio mam takie powiedzenie, to, ale która nowa szkoła? Tak, ale która nowa szkoła, no? Bo ja już o nowej szkole to słyszałem, wiesz co, 100 razy, a pewne gatunki w ogóle, widzę, że one tylko tak nazwy zmieniają, kurwa, był krank, potem trap, kurwa, tam gdzieś trochę hi-hat inaczej chodzi, ale założenia, kurwa, bywają podobne, no nie? No tak, no to fakt, no perkusja inna, kurwa, i ten, i tak naprawdę to tyle, co się różni. Aczkolwiek, wiesz, no drill, bo ja nie wiedziałem, że tak drill będzie długo. Najlepsze jest to, że wiesz co, ja się, kurwa, jarałem pod smokiem i drillem, jak, kurwa, jeszcze w ogóle nie był znany, nie? Jak ja Albertowi puściłem w ogóle śmieszna anegdota, bo Albert, wiesz, swój debiut miał od drillowego numeru, nie? No. A ja jak słuchałem, kurde, Pop Smoke'a, on jeszcze żył wtedy, nie miał jeszcze takiego hype'u, to jak słuchałem, to każdy mówił, kurwa, co zrobię zabity, kurwa, wiesz, to było takie dziwne, nie? A mnie właśnie w tej inności coś tam, kurwa, urzekło i gdzieś tam, wiesz, ja nie mówię, że robię drillowe kawałki, bo wiesz, ja drillowe kawałki tak naprawdę to zrobiłem z Albertem, sam właśnie jakby wolę tą strefę taką, znaczy nie tyle, że wolę, w sumie, nie wiem, ja robię to, co lubię, kurwa, ja na przykład nigdy nie zrobiłem numeru w domu, nie? Ja zawsze przychodzę, siadam... W studiu, no. Zajebiście. Nigdy nie zrobiłem żadnego numeru. Tak się, kurwa, robi kawałki. No i też tak uważam, bo nawet jak pojedziesz gdzieś nawet w gości do kogoś, żeby zrobić numer, to co, kurwa, z gotową kartką. Znaczy, wiesz co, fajnie czasami tam, jak masz jakieś parę rymów, coś mieć tam zapisane. No, żeby sobie jakoś, zacząć, czy no, coś tam, to może ale, tam, kurwa, no. Robienie muzy w studiu jest zajebiste. Ale wiesz, powiem ci, o co mi chodzi w tym, bo to już nawet nie chodzi o to, bo dla mnie na przykład wersy, które ja już znam, one są nawet tak przeruchane, że mi potem nie jest ciekawie tego słuchać, nie? Bo ja już każdy moment tylko kalkuluję i nie skupiam się na tym, jak to leci, nie? A jak na przykład świeżo napisane, nie znam tekstu, stary, kurwa, nieraz na koncert jadę, wiesz, nie? I kurwa, wiesz, tego numeru nie znam, bo go napisałem w studiu, kurwa, i tyle, wiesz, nie? A ja na przykład już nie słucham potem, wiesz, 10 razy swojego numeru, nie?
No to co, ty kurna hajpujesz więcej kawałków, nie, czy nie, co? Nie, no, nie, wiedziałem, że to... No teraz ty to powiedziałeś, nie ja. Bo to teraz wrócę do tego, bo na przykład załóżmy jest tak, że na przykład wrzucę w folder na przykład załóżmy koncerty, jakiś numer, którego na przykład nie miałem w planach, nie? No. A zazwyczaj jest tak, że jadę sobie na przykład na koncert i sobie te numery, wiesz, przestudiuję sobie, zaśpiewam sobie parę razy każdy numer, nie? No i gdzieś tam wchodzi, bo to jest, wiesz, jak sam, wiesz, sam nawijasz, kurwa, to wiesz, wystarczy ruszyć pierwsze wersy i znaczy nie, ja mam potworne problemy z zapamiętaniem tekstu i to jest w ogóle dla mnie zmora i w ogóle w zeszłym roku miałem tam ledwie 3 koncerty i najbardziej z czego byłem zadowolony z siebie, że wreszcie ja normalnie w ogóle umiałem teksty, bo kiedyś jak dawniej gdzieś mi się tam zdarzyło grać, to umówmy się, że to był po prostu jakiś pijacki warkot i generalnie coś tam wybełkotywałem i tyle, no nie? Ale ja bardzo chciałbym pograć koncerty i bardzo chciałbym się do nich przygotować, a mi na przykład to nie idzie łatwo. Kurde, ja ci powiem tak, ja na przykład co do tych koncertów, powiem ci, na początek to był fajnie, już te pierwsze półtora roku gdzieś jeździć, nawet ten kurde, wiesz, cały czas. Znaczy, bo to było to spoko, potem gdzieś tak jakoś, kurwa, zatraciłem ten vibe taki, że wiesz, że to traktowałeś, że jedziesz, byleby odjebać, wiesz, nie? Ja na przykład nigdy też na przykład z ludźmi tak za bardzo sobie zdjęcie robię, nie? Wiesz, na przykład po koncercie, nie? Tylko się nie mam takiej fazy. Ja wiem, że ludzie żyją, kurwa, wejdą na to, na wiesz, mogą mieć jeden numer nawet tylko w mainstreamie, ale kurwa żyją tym jakby, kurwa, wiesz, mieli ze 2 albumy i w ogóle, wiesz, tacy raperzy, wiesz, nie? A ja to mam tak bardziej, kurde, no nie wiem, podchodzę do tego tak, że kurde, no chcę dać po prostu ludziom to, po co przyszli, ale jakby... Kurwa, nie wiem, może dlatego, że nie melanżuję, może jakbym był napierdolony kokainą, wiesz, i najebany, kurde, wiesz, że mam hotel na miejscu, bo zazwyczaj jest tak, że masz ten hotel na miejscu od klubu, ale nigdy ani nie zostaje, ja tak do roboty, ty. Więcej spędzam w drodze, bo zapierdalam na ten koncert, odegram, znowu się na furę i do swojego abarot do domu, nie? Okej. A wiesz, a inni to są tacy, że ciągną tak i że to, co kurwa dostali za koncert, to wiesz, oni już wracają na pusto, albo oni jeszcze na minucie. No, to słuchaj, no to wiadomo, no jeszcze zależy, kto jak dostaje za koncert, ale umówmy się, że ogólnie hip-hopowcy, raperzy dostają zajebiście za koncerty, nawet ci z dolniejszych półek, stary, jak wiesz, ja tak, znam tak, zespoły rockowe, jak oni jadą całym tym Majdanem i wiesz co, i potem się okazuje, że oni na nie wiem ile osób dostają tysiaka, czy... wiesz co, bywa, że ledwo więcej czy ledwo mniej, no to kurde, no stary, to nie marzą o takim czymś w ogóle, no nie? No tak, no tak. Pieniądze, oczywiście można każdy wygrać, ale wydać, ale jak już tam chłopaki dostają, nie wiem, na 2 osoby piątaka, to w sumie teraz piątak to jest nawet mało. Na 2 osoby piątaka? No, no słuchaj, to... to kurde, ja nie zagrałbym u ciebie. No widzisz, no. No widzisz. No, także ten, słuchaj, no można wszystko wydać, wiadomo, ale na początku trochę poimprezowałeś przy tych, No nie, właśnie mówię, że wiesz, ja już... Siemano. 8 lat, wiesz, 8 lat nie ruszam alkoholu, nie, zaraz mi, ja wiem, już raz powiedziałem na tym, na konferencji, ja nie piję alkoholu i zaraz posklejali to, jak ja kurwa na tych live'ach tam, wiesz, ten kurwa szampan i na dupsko dziewczyny, wiesz, ja wiem, ale tylko bierz się pod uwagę, że ten szampan nie miał procentów. To był dla dzieci szampan, kurwa. Tak. Z żabki, kurwa, taki na ten, na urodziny dla 13-latków. A żabka też się zapłaciła? Słucham? Żabka też się zapłaciła? Nie, właśnie, przepraszam. Jeszcze nie, ale ja już pracuję na przyszłe kontrakty. A, no, no, tak. Ja stary rozkminiam, ja tu myślę, kurwa. Żabka, Biedronka, Lidl, rozumiecie? Ale nie wiem, czy to wszystko, jest, nie wiem, czy to jest dobry ruch marketingowy, bo no. Żabka, nie wiem, czy wiesz, albo ja jestem w błędzie, ale no. Co tak mi się obiło uszy, to potem to pisowskie jest, tak? Nie wiem. Chuj wie, ja słyszałem w ogóle, że niby tego, tak, ale potem słyszałem od kogoś, że nie, na końcu kiedyś gdzieś tam gadałem o takim czymś jak, nie wiem, moralny konsumpcjonizm, czyli rozkminianie co czyje jest i na samym końcu nic, niemożliwe po prostu. Tak, że okazało się, że nikt nic nie ma. No nie, albo że kurna, każdą fajną rzecz mają różni ludzie, których mogę nie lubić i tak dalej i wiesz co, mógłbym w ogóle nie egzystować, no nie, pójść do lasu i czekać aż, nie wiem, gruszka z wierzby. Aż przepierdolą cały majątek. Aż przepierdolą cały. Tak, mi przyniosą wszystko tam do tego lasu. No. Nie, ja to akurat mam tyle, że ja chyba nie zazdroszczę nikomu, powiem ci szczerze.
kurde, tak naprawdę to ogólnie to z muzyką to się wiesz kiedy ruszyło? Kiedy już kurwa tak naprawdę już robiłeś to, bo robisz i kiedy już wiesz, jakby wiesz, zawsze miałem gdzieś tam z tyłu głowy, że muszę mieć punkt A i punkt B, wiesz, nie to, że będę kurwa stał w bramie i czekał na złoty strzał, wiesz co chodzi, nie? Tylko bardziej zawsze tak było, że gdzieś tam kurwa musiałem zapierdalać i robić siano. Wiadomo, raz to było, wiesz, idealnie, raz było to musiałem sobie radzić, kurde, ale to wiadomo jaki jest, nic nie jest idealny. Jakby nie mogę sobie nic też zarzucić, bo nic nigdy krzywdy nikomu nie zrobiłem, przynajmniej tak mi się wydaje. Pewno znalazłoby się z 1000 osób, które by napisał. Nie, jak 1000 to jebać. Tysiak to. W sumie jakby 1000 napisało, to zawsze wiesz, komentarze podbijają. 1000 to nic. 1000 to nic. No dobra, ale co, teraz już w ogóle jesteś tylko skoncentrowany na muzie? No tak, czy... no bo ja już mam cały, już mam gotowy cały album właśnie, który właśnie z G2L będzie. Z bratem. No, znaczy z bratem też mamy już gotowy. Aha. Ten, tam tylko tak naprawdę tam została kosmetyka, tam klip dograć, jeszcze ze dwa klipy dogramy, wiesz, nie? Bo my to mieć skończone, wiesz, jakby chcemy, wiesz, rozbudować i no i co? No i a jak się ma miejsca w dżungla właśnie do GM2L, bo wiesz, zawsze młodzi ludzie to mają... Nie zadawaj mi tego pytania. Czemu? Nie zadawaj mi to... Wiesz, że przegiełeś. Naprawdę? Kurwa, nie, to nawiązuję do tego, tak. A ja nie wiem. A, dobra, bo tak było gdzieś tam w tym murazie, jak mu ktoś zadał pytanie, to mi... Tak? A, do Wardęgi, nie zadawaj mi tego pytania. Sorry, nie śledzę wszystkiego, co robią tam ci ludzie. Natomiast... no właśnie, no i co, bo dobrze, dzieciaki to lubią także, czy on jest w GM2L, czy jest a, kurwa wiem, bo tam w tym, było. Czy w piździam była, tym. Była spekulacja, że my z Albertem już nie jesteśmy w GM2L, no. Bo żeśmy wyrzucili numery dwa ostatnie na tym. I zresztą, wiesz, tam, wiesz, tak, jakby my z GM2L, wiesz, jesteśmy i będziemy, kurde, wiesz, my tutaj nikt z nas jakby nie zamierza, wiesz, o co chodzi, się na pewno tym bardziej, wiesz, kłócić, czy jakieś, kurde, wiesz, robić sobie akcje. My się trzymamy jak rodzina, trochę ta rodzina się powiększyła, w sensie jakby dla mnie GM2L to dalej jest, wiesz, no, kurde, dicho, no teraz już bicia nie ma, nie, ten, nie, i gdzieś tam, no, Malik, Albert, no i ja, no, taka... Pierwsza, no to, bo wiesz co chodzi, co było, wiesz, wow w tej niemieckiej, w tej niemieckiej dżungli, tylko w GM2L, co było wow, to było to, że wiesz, jeden Turas, drugi Afgańczyk, kurde, wiesz, trzeci Murzyn, kurde, no i no i dicho, no dicho, no Polak, no ale no, że było różno... Dicho orangutan. Tak. I orangutan jeden, kurwa, jego... się wziął, kurwa, gdzieś zawieruszył. Ale kurwa, wczoraj tak napierdalamy sobie w plejaka i właśnie tam, wiesz, ziomek pokazuje ten twój utwór, to co tam, wiesz, to co teraz świeżo wypuściłeś, nie? No tak, no, dryń, dryń. Tak, no i tak, kurwa, żeśmy sobie siedzieli tak i tak napierdala ten właśnie twój numer na głośnikach. I tak mówimy, kurwa, ja tak mówię, coś mi się kurwa kojarzy. Tak mówię, ty, szczerze mówię, kurwa, to trochę jak dicho, wiesz, vibe'owo, tam w sensie też lubisz recytować, nie? Jakby też jakieś tam historie sobie tworzysz, kurde, tam, nie? I recytujesz. Jakby... Myślałem, kurwa, że rapowałem, a kurwa się okazało, że to jakaś piosenka aktorska, chujowa. A dlaczego chujowa? Nie wiem, piosenki aktorskie są gównowarte. Tak, a dicho uważam, że na tym, kurwa, jakby... Tak, on piosenkę aktorską zapierdala? Znaczy... No a jak to nazwiesz to jego recytowanie? Znaczy tam dużo osób mówi, że czekaj, memflow, tak? Że to kategoria memflow. Nie wiem, kurwa, moim zdaniem, kurwa, on ma normalne, kurwa, flow, ale masz mocne punchy, które nikt no. Takich więcej, nikt nie używa takich, wiesz, no. Wiesz, no, na przykład chociażby przywrócę nasz numer z Dichem, który też uważam, że fajnie poszedł, kurde, ten Antonio Banderas, nie wiem, czy słyszałeś, to tam, wiesz, on na przykład cytuje jego wersy pizza rozjebana jak na porodówce, nie? Także, kurde, wiesz, no jakby mało osób jest takich, którzy gdzieś używają jakby takich sformułowań, a on cały czas opiera jakby... Dobra, chcesz mi powiedzieć, że chujowo rapuje jak dicho. Nie, dlaczego? No, uważasz, że dicho chujowo rapuje? Kiedyś rapował chujowo, a teraz uważam, że rapuje bardzo spoko i że się w chuj rozwinął. I na samym początku, kurwa, nie podobało mi się w ogóle, jak on rapował. Natomiast... Ale ten, a rundki? On w rundkach też, moim zdaniem, tam, kurwa, ma... Tam nie, ale ja uważam, że on teraz w ogóle fajnie rapuje i, kurwa, i w ogóle mnie zaskoczył swoim rozwojem. Tylko się odwołałem do tego, kurwa, recytowania. Na to się ujebałem, kurwa. No. To mnie zabolało, kurwa. Recytowanie jebany, kurwa. Ja mu zaraz będę recytował. Czemu? Ale to jest, to jak się mówi, czekaj, prawidłnie na to, to jest, kurde,
Raptor? Nie, to prawnie. Jak to się kurwa. Spełni czyżek, jakie to flow. Wpadnij do mnie, Guber Simao, kurwa. Storytelling? Storytelling? Tak? Kurwa, stary, kurwa. Storytelling? Storytelling. No, opowiadanie historii, no. No, no to jakby ja uważam, że to tam, wiesz, tam nie ma pustych sloganów, tylko. Znaczy, one może i są w jakimś tam znaczeniu i dla kogoś mogą się wydawać puste, aczkolwiek jakby każdy wers coś za sobą niesie, nie? Nie, no słuchaj, tam kurwa opowiedziałem takie historie, jak były, ale też żadne, wiesz. Ten, no przecież. No ale nie wymyśliłeś tego, kurwa, tylko bierzesz to z życia wzięte, nie? No tak, no ale to co tam wymyślone, no po prostu tam wiesz. No. A właśnie, a jak czytałeś komentarz, jak odbiór na to? No nie, bardzo miły, no wszyscy napisali same miłe słowa. No. Ale ci, co, których wymieniłeś, czy? A nie wiem, kurwa, no nie mam, nikt nie pisał do mnie. A nie, tam jeden, dostałem od kogoś nowy numer, nie będę wymieniał, zobaczymy, co to oznacza. A, nowy numer. Czy to było takie push? Czenie oczka, że wini, może jednak coś zrobimy? Tak dostałem. Okay. Tu mój nowy numer, nie powiem od kogo, no kurde. Strzelam, to jest ta osoba, tak. Której byłem na płycie teraz najnowszej z Albertem? Nie, myślę, że nie. Myślę, że w ogóle nie byłeś. Ten, nie, no słuchaj. Nie, no, jeden? Nie, jak... Nie wiem, może wyjdzie z tego rozmowa, to po prostu nie chodzi mi o to, że to kurwa jakaś tajemnica, bo to żadna wielka tajemnica, tylko chodzi o to, że może będzie fajnym zaskoczeniem jakaś rozmowa, okay, z tego wyjdzie, dobra. A może chuj, nic nie wyjdzie, no nie wiem, tego, no nie. To jest mydlenie, to gra na czas, ty nie wiesz? Słucham? To Polska, to gra na czas. No. Może być, no kurwa, słuchaj, myślę, że podobnie jest i wszędzie indziej, no to, tutaj. Nie, no śmieję się, wiadomo, może ktoś kurwa ma ochotę, no. Ktoś może nie ma, wiesz, jakby... Nie, jakby ja mam czasami problem bardziej jak coś to z tym, że po prostu ktoś, wiesz co, w ogóle nie odpowie albo nie postawi sytuacji jasno, albo i to jest dla mnie taka jedna z jakichś tam nielicznych uwag, może jeszcze coś byś tam zadał. No kurwa, posłuchajcie numeru drin, to kurwa, wywnioskujecie. I tyle. Słuchaj, czyli co, czyli wy sobie założyliście swój podskład z Braholem i ten, i dalej trzymacie się w GM2L i tak to wygląda, tak? W komitywie, no z GM2L tak jest, no wiesz, my, wiesz, jakby wszystko jakby można byłoby powiedzieć, ale jakby, no kurde, moim zdaniem, wiesz, najgorsze chyba jest we wszystkim tym takim, że nawet jakby ktoś się chujowo wobec ciebie na przykład załóżmy zachował, nie? Ja tylko tak zakładam, nie? Jakby nawet ktoś się chujowo do ciebie zakładał, ale kiedyś ci wyciągnął rękę, to chyba na tyle możesz mu kurwa, wiesz, jakby przepuścić, kurwa, i wybaczyć i jakby nie robić z tego dram. Ja zauważyłem, że ludzie lubią, na przykład, ja na przykład lubię, jak już jest ta kontrowersja wokół mnie, to ja już wolę wykręcić sobie sam na własny rachunek, wiesz, jakąś aferę, znaczy ja nie muszę nawet sobie kręcić, bo wystarczy, że coś, kurwa, po prostu, że będę sobą przez chwilę, wiesz, nie, odpalać. Po prostu idziesz do paki i rzucasz plotkę, że jesteś rajciarzem, sam sobie wykręcasz aferę. Nie, no, bez tak. Ale ci, kurwa, wymyśliłem wykręcenie sobie afery, kurwa, za jaj, kurwa, tak. Chłopaki, musisz... żartowałem, kurwa! To musisz wyciąć. Albo to wytysz, albo muszę pistolet wyciągnąć, bo to... Strzelaj, kurwa, mi w łeb! Rozpierdol to, głupio, tak, panie! Tak, żebyś strzelił, żebyś miał o czym nawijać, tak? Strzel mi tak w mózg, żebym, kurwa, nie wiem, stał się geniuszem, kurwa. Nagle się okaże, że będę, kurwa, liczył rachunki jakieś, kurwa, wielkich liczb w ułamku sekundy, kurwa. Tylko, że będę musiał chodzić tak, z ustami na lewo. A tylko tak minimalnie, o tak będę mówił. Ile to jest, kurwa, tam ileś razy ileś. Okej, kurwa. Całe życie, kurwa, z wariatami. Może byś zapytał, jakie plany na Nowy Rok? Nie, mam inne pytanie. Do was wszystkich. Jakie ten? Jakie postanowienie? Jaka światełko tam? Dlaczego tam dziewczyn nie widać? Nie, bo kurwa zło i podłość. Macie jakieś, nie wiem, koło was jest chyba światło. Pokaż moje króliczki, bratana. Czekaj, jak to kurwa na tył? Nie, myślę, że u dziewczyn się to zapala. Bo, o, no. Właśnie. Jakie macie dziewczyny? Macie jakieś postanowienie na Nowy Rok? Chyba nie chcę zdradzać. Naprawdę? Tak. To co mówić? Mm-hmm. Wyjdzie w trakcie. Zamierzasz mnie zdradzić? Nie. Nie chcę zdradzać. Nie chcę zdradzać. Nie chcę. Nie wiadomo. To było to. Aha. Nie chcę zdradzać. Dobrze, okej. Okay. Jedno. A ty co? To samo czy coś innego? A ja chcę. A ja chcę.
Ale z moim alter ego oczywiście, nie? Wiadomo. Czasem wchodzi we mnie. A ty masz jakieś coś takiego tam? Wiesz co, powiem ci bardzo szerokie, nie licząc już tych płyt, to chcę zrobić... Znaczy, jest projekt i to bardzo taki fajny, bo będzie casting. Uh-huh. Nie wiem, czy ile mogę na ten temat powiedzieć. Niby nikt mi nie zakaże tego, bo to jest jakby mój projekt, ale wiem na pewno, że tam będzie jury i będzie pobór, casting na Króliczki Bratana, nie? O! Bo będzie tak, będę promował właśnie dziewczyny i oczywiście będą też jakby zgarną zajebistą sumę, ale to jakby wszystko zdradzę już etapami, nie? Muszę też to jakby gdzieś tam to rozplanowane i rozpisane, jakby nie chcę za dużo ujawniać, ale będzie coś fajnego i każda dziewczyna, która nie ma siana, chciałaby mieć siano, kurwa, to będzie mogła mieć. Yo. Ty, czyli co ty robisz ten reality show jakieś odpierdalasz, tak? Tak, no i będzie tam właśnie, nie wiem, czy mnie też nie zdradza, ale będzie tam też jakiś celebryta, bardzo, bardzo znany. Krzysztof Ibisz. Zdradziłem. Nie mogę, nie zaprzeczę, nie potwierdzę, ale będzie ktoś ze współświadku, ani nie muzycznego, tylko właśnie takiego typowego, gdzie kurde, wiesz, no nie ma chyba bata, żeby ktoś ich nie kojarzył, nie? Także kurde, no mam projekt, który kurde będzie gdzieś na najbliższych miesiącu, myślę, dwóch, będzie już hulał. Na pewno będą, mówię, Króliczki Bratana, wiesz, nie? Fajne. Ja chyba zrobię po prostu Winiszuka żony. Na chwilę. Tak ci źle samemu? Nie, właśnie dobrze mi całkiem, ale nie wiem, ale może takie coś. To jest wszyscy, Doda szuka, kurwa, coś tam. Co? Ja nie tam, mogę szukać, kurwa. Coś tam mi mignęło na TikToku, że tam szuka, że... No właśnie, znalazła? Nie wiem, chyba nie, kurwa. Ale ona żony szuka, czy...? Ona szuka, kurwa, myślę, że rozgłosu, tak naprawdę. Bym podejrzewał, że tego ona szukała. Więc znalazła, pewnie. A, tak. Mówimy o niej, znaczy, że... Jak znalazła chłopaka, to jakby nie chciała mieć prawdziwego, wiesz, mężczyznę. Tak? To przymierz ją na Króliczka? Na Króliczka Bratana. Najpierw, kurna, ten. Najpierw na Instagramie musisz zdać test. Wjeżdżasz, Doda na Insta. Zobaczymy, czy ty rozumiesz w ogóle ten nowy świat internetu. To tam po tych TVN-ach, po tych wszystkich innych tam myślisz, że to, kurna, jedyne okienko, w które ludzie patrzą. Nie, jak już teraz... Świat się zmienił, Dorota. Czemu restrykcje właśnie teraz takie są na ten internet, bo każdy wie, że teraz internet jest władzą, a nie telewizja, bo sorry, kurwa, ja przynajmniej telewizora nie odpalam, nie wiem, 4 kurwa lat, 4, no 4 lata nie oglądam telewizji, no to podejrzewam, że ludzie pewno też gdzieś odeszli od tego, bo chociażby same refrekcje tego Netflixa, nie, no mówią same za siebie, że chyba ludzie uciekli gdzieś w ten, sami wolą decydować, co oglądają. No młodzi uciekli, na przykład, wiesz, no moi rodzice dalej mają telewizję i ja czasami potrafię do nich wpaść i z dziką przyjemnością obejrzeć jakieś... Ale to trudne sprawdzić, dlaczego ja, bo tam jest zapętlone. Wiesz co, ja nawet dziennik na TVP oglądam, moja mama krzyczy na mnie wtedy, bo ona nienawidzi jedynki, ale ten, ale ja normalnie ten, jak sobie nie puszczę tam, kurna, jakiegoś, wiesz co, naszego tego tutaj wodza, jakiegoś przemawiającego, to kurna, to nie mam dnia u nich, no muszę tak sobie puścić. Natomiast w chacie to wiadomo, kto tam, kurwa, to ma, no nikt tego nie ma przecież. Tym bardziej, że jakieś abonamenty? No nie, no kurwa, bez sensu to płacić, no kurwa. To już lepiej, to 6 dych za Netflixa, tam ile tam za tego Netflixa się płaci, już nie pamiętam. A 6 dych gdzieś, nie? Coś, jakoś gdzieś, takie, nawet jakieś, nie wiem. Grosz. Może nie mam czasu, żeby oglądać, tak zawsze się przymierzam, kurde, ale tak, żeby obejrzeć, sobie usiąść i ten... Raz się chyba wkręciłem w jakiś tam serial, już nie pamiętam, co to było za serial. A Snowpiercers. No, to jak? Było, Snowpiercers, to było tam, że śnieżny pociąg, to tam o każdy tam hierarchię i czaję. I tam, wiesz, jakby każdy wagon, wiesz, jakby był... Tak, że byli najbitniejsi, tak, w ogóle, tak, coś tak. Tam, kurwa, ich żywili czymś tam jakimś, tak, obleśnym. Ogon to był najgorszy, ten odpad tam tych ludzi, gdzie tam już resztki przychodziły i to, wiesz, nie dla wszystkich starczyło. To mnie tam gdzieś wkręciło. Bo to był chyba w ogóle koreański film. I z tego koreańskiego filmu zrobili serial, o ile pamiętam. Okay. Ja oglądałem pierwszy raz ten koreański film.
A ten serial trochę oglądałem, ale nie wszystko. No, ale tak jestem przekonany, że mniej więcej taka jest tego historia. Okej. No ja nawet tak się nie zagłębiałem, po prostu się odpaliłem jeden odcinek i kurwa, potem nie wiedziałem kiedy już kurwa serię zamknąłem. A tam nie ma tego w ogóle ze dwóch, trzech serii? Właśnie tam właśnie są właśnie chyba dwie mi się chyba wydaje, dwie, albo ja się zatrzymałem na dwóch seriach i chyba już tam kurde, już kurwa gdzieś mi się tam odcięło, to kurde, już zgubiłem ten wątek i już nie wracałem już do tego, ale miałem taki moment, że właśnie gdzieś tam siadłem i już jeden za drugim oglądałem i nawet jak już nie widziałem, to ten odcinek gdzieś tam już sobie przeleciał, nie? Także taki, wiesz, baczny obserwator. Switch lanes. Cześć, tak no, to jest... Kurwa nie swoje, to jak wiesz, firmowym, to wiesz... Tutaj po domach można podawać. Nie wiem, czy to jest dobra ulica, to jest właśnie perfekcyjna do zmieniania tych... A przecież słyszę, jak napierdala z prawej strony coś. Nieprawda. Ej, słuchajcie, mam dla was prezenciki. Zobaczcie, dziewczyny, w tych, w tam, w kieszeniach tych po boku, w drzwiach. Widzisz, zadbał o moje króliczki. Zobaczcie. No pokażcie ludziom, co dostałyście. No. Skarpetki Essy różowe. A dla ciebie też mam prezenty tu malutkie. Nie, dla ciebie te białe z żółtym napisem. I jeszcze paprykarz ci wrzuciłem. O kurwa, patrz. Tak. Ale tu wieprzowiny nie ma, nie, w nim? Nie, co ty? A ty jesteś islamistą, czy coś takiego? Nie wiem, wieprzowiny, wiesz, czy jakby... no nie obchodzę Ramadanu i tak dalej, nie, no. Ale jakby po prostu wieprzowiny, po prostu nie wiem, wiesz? Uważam to... Znaczy tak, to też gdzieś poniekąd jest, gdzieś przez tych czeczeńskich braci właśnie, jakby... Tak? No, jakby... No, jak dużo z islamu tak... wybrałem nie jedzenie wieprzowiny. Mniejsze zło, wiesz. Reszta mnie nie interesuje. I dobrze, warto z różnych kultur wybierać różne rzeczy. Aczkolwiek, wiesz, powiem ci, czy tak wszystko mnie nie interesuje, powiem ci właśnie... Ja jeszcze chyba, kurde, nie wiem, nie dorosłem chyba do tego, żeby... Bo wiesz, oni sobie sporo odmawiają, naprawdę, kurde, wiesz co chodzi? To no. Jednak tą wolę, silną wolę mają naprawdę mocną, bo wiesz, jeżeli mają swoje, wiesz, te dni, albo na przykład właśnie pilnują, wiesz, i jakby, kurde, pilnują się i nie robią, wiesz, nie pozwalają sobie na wszystko. I nawet, wiesz, co mi się podoba najbardziej w tym wszystkim chyba, w tej kulturze. I to jest ogólnie to jest jak wyjedziesz za granicę, to nawet to zobaczysz, że ludzie na przykład tam mają szacunek do siebie. Wiesz, na przykład my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na przykład, kurwa, załóżmy, gdzieś tam w gronie swoim, gdzieś tam, wiesz, rzucasz, wiesz, różne tam głupoty, wiesz, do podśmiechujki, wiesz, o co chodzi, nie? A u nich na przykład to jest już takie trochę na miejscu, wiesz, o co chodzi, nie? I uważam, że tutaj też trzyma się ten gdzieś szacunek, bo jak się uczysz się tego szacunku, bo jeżeli na przykład w swoim gronie zaczniesz pozwalać na za dużo, to potem jest gdzieś ciężej to skontrolować, kurde, wiesz, w ludziach, nie? No, mam na to świetną historię, natomiast jednak ja właśnie uważam czasami totalne mówienie do siebie różnych popieprzonych rzeczy za właśnie okazywanie szacunku, bo to oznacza, że my z ziomkami jesteśmy takimi ziomkami, że jak do siebie powiemy coś pojebanego, to wiemy, że to jest pieprzony żart i że nie ma w tym tak naprawdę żadnej negatywnej intencji. No i ja mam takich bliskich kumpli, do których możemy sobie powiedzieć niemal wszystko, no, na żarty, no i to, okay, tak, ale i my to rozumiemy, no i nie? Teraz i ja trafiam, i tak, właśnie tak jak to powiedziałeś, że masz kilku bliskich kumpli, z którymi tak sobie, i ja też takich mam kilku bliskich kumpli, z którymi też sobie mogę pozwolić na nieco więcej, grunt to jest właśnie to, żeby zachować tą równowagę i wiedzieć kiedy, jak się zachować, wiesz o co chodzi, nie? Bo niektórzy mają z tym problem, wiesz, nie? I to jest to, bo wiesz, na przykład do nieodpowiedniej osoby zażartują, gdzie tak naprawdę, no... To wiesz, to nie jest to na miejscu, nie? Znaczy ja mam na przykład takiego jednego kolegę, który kiedyś bardzo jasno określił zasady. Powiedział, słuchajcie, wy tak sobie ze sobą gadacie różne popierdolnictwa, prosiłbym, żeby tak do mnie nie mówić nigdy. No. Mówię, no dobra, ponieważ jesteś większy i mocno uderzasz, to... Niech będzie, no? Niech ci będzie. No. Dlatego tylko go obgaduję za plecami. Nigdy w twarz. żeby mu nie było przykro. Zawsze to jest jakieś rozwiązanie, wiesz,
Nie, ja to mówię, że mi się na przykład podoba, to unika się ten szacunek i jakby na przykład, a zobacz, bo to się zaczyna od takich głupich wyzywek, nie? A potem się to przekłada na przykład na to, że możesz liczyć na taką osobę, jak też to też wychodzi na tym, jak możesz liczyć na drugą osobę, nie? Bo na przykład już, no jakby, no mówię, tam kultury są inne, no bo tam wiesz, no to jest fajne, że jeden za drugim pójdzie, wiesz o co chodzi, nie? I to jest spoko, bo jest tam coś takiego panuje, że wiesz, jedną osobę ruszysz, to tak jakbyś ruszył całe bractwo, wiesz? Ruszył klan. No, także to jest, uważam, to jest fajna taka jedność właśnie, czego brakuje tutaj i wiesz, tutaj jeden drugiemu by kurwa nóż wbił, jeżeli by tylko mu się to opłacało, nie? No to wiesz, akurat na przykład społeczność żydowska często bywa podawana jako przykład dobrego zgrania ze sobą i to... No tak, ale oni już, ale tutaj jest jakby to jest słabe porównanie, bo z tego względu, że oni uważają się za najlepszych i tam jedni się uważają, inni nie. No ale większość z nich jest taka, że jednak patrzą z góry, kurde, nie? Przynajmniej mówię o tych, którzy coś osiągnęli i tak dalej, bla, bla, bla. A tutaj nawet na przykład załóżmy właśnie, wiesz, tutaj z brodatych braci, na przykład załóżmy, wiesz, na przykład jest wysoko ten, ale nigdy ci nie da po sobie poznać, że jest wyżej od ciebie, wiesz o co chodzi? I to jest, uważam, że to jest bardzo fajne, wiesz, nie? Ja sama na przykład tak, że na przykład, wiesz, dobra, ja nie jestem może jakąś super gwiazdą, nie jestem na pewno rozpoznawalny, no bo nie da się tego ukryć, ale jakby nigdy nie miałem głowy wyżej niż, kurde, powinienem, wiesz o co chodzi, nie? Słuchajcie, jak tu z tej matni się wykaraskać, bo gdzieś jechałem w to wszystko, nie chciałem do tej głównej ulicy dojechać. A, i nie wiem... Właśnie tam, mieliśmy, gdzieś... wiesz, tego, Kubucką, nie? No to tam musimy... Tak? Tak, no. Tak zajechaliśmy? No. Ty, a czekaj, a weź wpisz tę Warszawę na to, bo ja tu mam z telefonu, nie wiem jak to obsługiwać, zbyt nowoczesny samochód, ja mam taki na korbkę. Za dużo przycisków dajmy, tak, mam na korbkę taki, jak się jedzie, to trzeba kręcić nią i wtedy wszystko działa. Czekaj. A to człowieku. Co my chcemy do wygodnie? No nie wiem, no na przykład pod tą Warszawę kierować, no nie? Okej. Okay. Dziewczyny, robić jakieś twerki czy coś? No tutaj... No, niestety nie umiem. Jak to? Ja coś tam umiem. No to dawaj, twerku, ja puszczam muzę. Nie, tu koleżanka też. To... No. Show. Czekaj, puszcz. Mówcie, jaki bit się podoba. No tak pokazuje, tak? No nie. Dance-hallowy. W sumie nie wypowiadam się, bo tu koleżanka zna się na rzeczy. No to czekaj. To mów, który ten. Puszczaj następne, Joseph, jak ci się coś tam. Mogę sama puścić. Następny? No, gdzieś koleżanka musi sama sobie... Ty masz iPhone'a, nie? Nie, ale ja tu mam dużo bitów, któryś musi przepasować. Nie pasują. No to czekaj, no to. Szybszy, tak, że możemy... No ten to wiadomo, że nie. To takie coś? Nie, bo to jest... Widzisz, moje dziewczyny mają to pomysł. Wybredne. Już coś się rozkręci. To będzie funkowy raczej. Mam taki drillowy w ogóle poczucie. Ten to nie. Ten to jest zbyt przemyśleniowy. Nie, czekajcie, tutaj powinien być lecieć twerk, ale tak na intelektualnie. Tak na coś... Kręć dupą, kręć. Bibliotece mi kręć. Kręć dupą, kręć. W mojej bibliotece dupą, kręć. Kręć dupą, kręć. W mojej bibliotece. Dupą kręć, ej! W
Wyjmuję sobie następną książkę. Za chwilę ona zachodzi w ciążę. Pierwszy zły rol na YouTube. Ona dupą kręci. Mnie bardziej interesują książki niż piersi, ale... Dawaj, za jasno sobie dalej kręć. Puszczaj, dawaj. Dobra, to ja. No dobra, już się nie zesraj jeden z drugim. Patrz, jesteś nieprzychylny, kurwa. Ten nie będzie, ten popuszczę już następny. To już dobrze. Następny. Sam wybierałeś te bity? Tak. Czym się kierowałeś wybierając te bity? Zajebistym gustem. A tego folderu i tak nie zrozumiesz. Jak to nie jest? To jest gangsterskie kręcenie dupą teraz. Dla wszystkich dziwek, dla wszystkich moich gangsterów. Kręć tą dupę, kurwa mać. Kręć dupą, kręć! Kręć dupą, kręć! Kręć dupą, kręć! Dupą kręć! Kręcisz dupą, czy kurwa co? Chcę zobaczyć z tyłu samo zło. Kręć dupą, kręć! Kręć dupą, kręć! Kręć dupą, kręć! No to dawaj, dobra, kurwa! Dawaj. Pokazuj tyłek! Pokaż, jak to się robi, kurde! Dawaj, lecimy! Esta! Ja zrobię falę! Na falę miałeś przytarkować? Normalnie w tą stronę do kamery. Dobra. Ale mam taki kurwa typowy drillowy beat, tylko muszę go znaleźć, kurwa, będzie wam się podobał w chuj. Dobra, to zaraz. To nie jest tyle, co myślałem, a to jest niezłe. Przepala nam styki, jakie wyniki, same minusy, bo jakby kurwa mać były plusy, to wynik byłby kurwa mać pozytywny, nie jeden wpadł tak w kurwy syn na inny. Za na główek jak się złapiesz, to myślę, że sobie usztywnisz poszedł na tyle, żeby nie ruszył. To jest. O kurwa, to jest rap, kurwa! Stary kurwa masz, to już nie ma rapera, masz kocie! Tak, kurwa! Można? Pomóc ci?
Naprawdę? To jest złe? To jest moim zdaniem, kurwa, najlepszy numer do twerkowania właśnie to był. Czekaj. A taki, kurwa. Musi trzaskać. Salam alejkum, alejkum salam. To było, to była dla Malika piosenka, nagrałem piosenkę dla Malika. Malik się umawia, potem nie przychodzi, kurwa, więc nie będzie miał piosenki, kurwa, ode mnie. Kurwa, że to kurwa, nie, kurwa, to nie wierzę, to kurwa, ludzie. Jak nie wiem, ja zawsze dopączę się na tym siedzeniu. Zajebiście mi to wychodzi! Czego ja nie wiem? Dasz radę. Nie do rady! 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 Kurwa, ja myślę, no, zaraz sprawdzimy na zegarku. Alhamdulillah, chwała Bogu, chwała Bogu, chwała Bogu, alhamdulillah, chwała Bogu, chwała Bogu, chwała Bogu, alhamdulillah, chwała Bogu, chwała Bogu. Coś tam widać chyba. Wyżej dupka musi być. Widać, że tak. Czekaj, no kurwa. Nagrywaj po prostu. Tylko... O. Zasuwają te cygarki? Tak, tak, no. Ja będę śpiewał do dupy. Ej, yo. Teraz wchodzi to. Chwalę teraz Boga. Alhamdulillah! Chwała Bogu! Chwała Bogu! Chwała Bogu! 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 Rachunek musi wystawić żonę. Oczy teraz. Ale od razu mówię, że w rublach i w czekach nie przyjmuj. Przyszło ci blika później. Kurwa, ja to znam. A potem ty nie będziesz odbierał. Tak. Jak w tej piosence. Tak. Także pamiętajcie, tutaj się ten Vini zadeklarował, że blikiem przyjmuje. Nieprawda, nic nie mówię, tak, ale nie mówię ile. Nie mówię ile. O pieniądzach wiesz, nie rozmawiam. Przy kamera. Patrz. Czekajcie, teraz było, kurna, było trochę że erotyzmu. Teraz szybka jazda. Wyjmuj gnata, kurwa, musimy jeszcze kogoś postrzelić.
Odjebać? Tak. No. Nie odjebać. Postrzelmy tylko kogoś w palec, tak żeby nie poniósł jakichś chamskich strat. Tylko tak trochę dla żeby gangsterstwu zadość się uczyniła. No to gangsterska zadość, to wiesz jak na czym polega, że... Cześć, już możesz to brać, bo że, już wiem jak jechać. Że masz tak, że kurwa albo kurwa dobijasz, albo czekasz aż będzie odwet, kurwa wiesz. No, ale musisz tak strzelać, żeby kurwa, żeby... Trzeba zaatakować osobę znacznie słabszą fizycznie i psychicznie, niezdolną do odwetu. Zatrzymuj samochód. Dobra, czekaj. Zjeżdżam. Czekaj, znajdę. O! Mi się wydaje, że ta starsza pani z dzieckiem się nadaje. Czekaj. Nie no, widziałem... Co? Widziałeś jako mały... No niestety! Widziałeś jako mały idę? Tak. Widziałeś jako mały idę? Takie jest prawo dżungli! Słabsi muszą ginąć! Tak, gdzie diabeł nie łoże, tam pośle babsyna. Jest podobno... czy jakieś plemię na świecie, które ma specjalną osobę dedykowaną do zabijania starych kobiet. Do zabijania starych tak. kobiet? Tak, normalnie jest chłop, który po prostu wali w łeb już, jak są odpowiednio stare i plemię uznaje, że do niczego się nie nadadzą, że już... Kurwa, nawet do gotowania? To najwidoczniej. Ja pierdolę. A w sumie co tam, jak oni tak tam sami są polują, jakieś... sami gotują. Tak. Są jakieś kurna, chamskie kurna zasady. No ale tak bywa. No ja i tam. Na świecie. Jeden musi zginąć, a drugi musi urodzić, wiesz. Nie wiadomo w jaki sposób doszło do tego, że jest 8 miliardów ludzi. Jakby tak było, że jeden by ginął, a drugi by się rodził, to by cholera jasna było porówno cały czas. A tu kurwa rośnie to w sposób straszny. Co ty masz za postanowienie na nowy rok jeszcze? Na postanowienie na nowy rok? Tak, masz jakieś takie coś kurwa takiego? No rozbić kurwa bank, zrobić kurwa siano. W tym roku ładnie kurde się złożyło. No, nawet przerosło moje oczekiwania, a ten rok musi być jeszcze mocniejszy. Dlatego stąd idą te projekty i tak dalej. Ja mówię, że trzeba włożyć kapustę, żeby wyciągnąć z tego dwa razy więcej, więc... A ty masz jakąś zajawkę na przykład na jakieś fity, że chciałbyś... Ja nie mam żadnych fitów, bo powiem ci, ja jakoś kurwa mać nie wiem, kurwa, wiesz co? Jedyna osoba, którą tak mocno bym chciał mieć fita, to nie żyje, kurde, wiesz? To jest świętej pamięci Hada. Aha, myślałem, że Pop Smoke powiesz. A czy wiesz, już nie mówię tutaj, ja zostaję na naszej scenie, jakby patrząc na naszą scenę, nie? To tak jakbym, to mówię, że dla mnie to zawsze, wiesz, Hada na przykład jego wersy, to nie wiem, że ale bardzo się utożsamiałem z nimi. No, Hada miał dużo dobrych wersów, no. O meblościance, nie, pamiętam na przykład, kurde. Nie było to skomplikowane, wers. Ale było tak dosadne, że kurwa, że nie dało się. Ale to jest rap, kurwa, rap nie musi być skomplikowany. Czasami jest taki fajny, ale akurat tak, Hada umiał w punkt powiedzieć, nie ma co pierdolić. A ty widziałeś film ten o Hadzie? Widziałem. No i co powiesz na jego temat? Szczerze, dla mnie ten film, to ja nie wiem, kto kurwa go robił, w ogóle nie. Zazwyczaj mam wrażenie takie, że jak ktoś robi film, to jakby już jakby pokazuje, kurde, no nie wiem, no... fakty, albo jak już coś, no wiesz, że co innego, bo jakby, wiesz, Hada, wiesz, się tej pamięci żył, wiesz, nie? To wiesz, co innego jest, na przykład pokazać jakieś brudy, czy coś tam dalej, chociaż uważam, że tam było dużo rzeczy nagiętych. Ale tam bo podejrzewam, że chuj było, nie żadne brudy, no. Stary, no kurwa, na przykład, ja ci powiem, sam już ten film został skreślony u mnie w tym momencie, kiedy, wiesz, pokazuje, że on, kurwa, wiesz, tam na bombie napierdala towar, wiesz. Słuchaj, sensie tam były dla mnie nie brudy, tylko nudy, wiesz co? Wiesz, o co mi chodzi, że z kibla, wiesz, kurwa, na ćwarz, no stary, no kurwa, w jakimś stosie byś nie był, kurwa, i osoba, wiesz, z takim charakterem, uważam, żeby, kurwa, nigdy nie dopuściła do takiej sytuacji, a to już takie było naciągane, ja nie wiem, kto tam był, kurwa, reżyserem, aczkolwiek, no, nie mówię, no, swojego filmu bym nie oddał, kurwa, wiesz, no. Do pracy. No mi się nie podobał ten film. A kto odpowiadał za te sceny? Wiesz co, no myślę, że po części też stepy to wydawały, ale ja nie wiem kto był reżyserem, bo oni też jakiegoś tam producenta mianowali i tak dalej, no jakby, no nie wiem, nie siedziałem, już nie pamiętam, ani chyba nawet nie sprawdzałem specjalnie kto to finalnie reżyserował i tak dalej, no też kwestia scenariusza, no wszystkiego, no natomiast... Ja uważam, że chyba jeszcze żaden film nie powstał o kimś tutaj w Polsce,
taki, żeby był naprawdę, nie wiem, żeby trafił do ludzi, kurwa. Bo... Znaczy myślę, że powstały, tylko że nie o raperach. Ale właśnie, ale ja mówię jakby w temacie tym takim, że odtwarzanie kogoś tam, nie wiem, życiorysu i tak no dalej. No tak, ale to co naprawdę? Były chyba dwa filmy, tak? O Hadzie i o Magiku, czy coś jeszcze, kurwa. Ja sam było. Se, kurwa, zrobię o sobie, kurwa, i swój pitos wyłożę, kurwa, i chuj. Słuchaj, teraz jest ciśnienie na... Ale taka dziura jest, ale powiedz szczerze, że taka jest dziura w, kurwa, kinematografii, że tak naprawdę, to zobacz, tu na przykład taki, kurwa, ten, jak on ma ten, co ty Pitbull robił? No, ten, Patryk Wega. No, ale to zobacz, on jest przecież, kurwa, on jest, jak to się mówi, freakiem, jeżeli chodzi o, kurde, ten... ja na przykład uważam go za freaka, nie jest dla mnie on takim prawidłowym reżyserem. To jest gościu, który, kurwa, zdobył sponsor, no, ale dobra, ale z czego on zasłynął? No z Pitbulli, no to właśnie no, widzisz, to jest gościu... ale pierwszy Pitbull był dobry. No tak, no. A gdzieś tam jeden z tych środkowych mnie też na dla mnie na przykład odgrzewanie kotletów, takiego kurwa, tyle co tych filmów powstało na temat tego, kurwa, tych lat 90. Ja nie wiem, że to tak grzeje ludzi, kurwa, czy co. I dla mnie to jest cały czas jest, kurwa, oglądanie tego samego filmu, tylko że jakby pod, kurde, wodzą innego, kurde, tam, nie wiem, reżysera, nie? I jego widzimisię, nie? A Świadom pod światem oglądałeś? Kurde, wtedy w Niemczech byłem, tak, i tam chyba za dwa odcinki widziałem. W Brukseli byłem, no i ten, i widziałem tam dwa odcinki tego, to takie, kurde, to już było takie bardziej już, kurde, coś się tam działo i można było się zastanowić, kurde, i się wkręcić troszeczkę jakby, no jakby nie widziałem tego wszystkiego, tam te dwa odcinki widziałem, no ale jakby miało to jakiś sens i chyba ten aktor nie był taki znany, bo to jest najgorsze, jest, kurwa, to w tym wszystkim, że tutaj są oklepani aktorzy i tu jest taka bida, kurwa, z tymi aktorami, że jak popatrzysz na każdy film jeden, kurwa, to tu wiesz, najbardziej mnie rozpierdala, jak te zgredy grają małolatów, wiesz. Ale ty, w Ameryce to samo robią i to się nawet... Stary, no nie, no nie można. Nie, mówić. No są takie na przykład, są gdzie, no... że właśnie 20, tak, 8-latkowie, tacy prawie po 30 na przykład grają ludzi z koledżu. To w chuj razy się to wydarzało, nawet w takich komediach, w parodiach Brechtali z tego potem, kurde. A, ale to jak parodia, no najczęściej będzie parodia. Ale nie, no Brechtali z tego, że był taki trend. No, a, to... okay. Czekaj, w czym to było? Oj kurde, teraz w Scary Movie były z tego Brechty właśnie, że kurde, w cholerę starsi aktorzy grają tak naprawdę, tak, małolatów. No to nie tylko u nas, kurde. Warszawa, zajebisty hotel. No dobra, słuchajcie, cieszę się, że was tak przypadkowo spotkałem i że przypadkowo miałem napisany tekst od razu na tą okazję. No, dziękuję ślicznie. Hej dziewczyny. Dzięki za skarpetki. Bez sałusu. No co? No. A czekaj, skarpetki wezmę swoje. Tak, i paprykarz. Paprykarz z rybki. Szczeciński. Nie, już winiego to jest paprykarz. Rybki? I też szczeciński, no. Ale której rybki? Takie tam. I kolejną żonę szukasz? Tak. A przecież możesz sobie paprykarz powąchać, wystarczy ci. Także ten. Siemanko. Dobra, dzięki. Eso. Dobra, piątek już wyskoczył, to zostaw się na mynie. Dobra, dziękuję.